Naszym gościem jest pan Tomasz Szczepański, historyk z Muzeum Katyńskiego, lider Stowarzyszenia Niklot. Proszę nam powiedzieć, czym dzisiejszy pogrzeb, dzisiejsza uroczystość jest dla pana i dla Polaków? Ja myślę, że i dla mnie, i dla Polaków, przynajmniej tych, którzy poczuwają się do wspólnoty z narodem polskim, a nie są wyłącznie Polakami, można powiedzieć, deklaratywnymi, jest to wielka manifestacja jedności narodowej oraz manifestacja woli bycia suwerennym narodem, ponieważ to nie jest tak, że my zawsze mieliśmy taką wolę, zawsze były u nas jakieś elementy, które powiedzmy gotowe były z tej suwerenności zrezygnować. Zresztą to widać dzisiaj także, tak? Natomiast to, że... Tradycja Targowicy trzyma się mocno. Tak, chociaż to była tradycja mniejszości, ale zawsze silna i wspierana przez silne ośrodki z zewnątrz. Natomiast nasza obecność na pogrzebie człowieka walczącego w warunkach, zdawałoby się, beznadziejnych o niepodległą Polskę jest manifestacją wartości tejże właśnie niepodległej Polski, rzeczywiście suwerennej, a nie tylko fikcyjnie obecnej na mapie. Czy można się zgodzić z tym, że z ich kości, żołnierzy wyklętych, odrodził się mściciel, odrodził się naród, że bez ich ofiary mogłoby nam grozić wynarodowienie? To znaczy... I ogólnie wszystkich tych biorących w tych całej historii powstań. Na pewno byłoby tak, że zachowanie tożsamości byłoby trudniejsze, ponieważ wspólnota, żeby trwać, musi odwoływać się do wzorców, także do tych wzorców militarnych, wzorców trudnych, tak? I gdyby ich nie było, przetrwanie wspólnoty byłoby trudniejsze. Ona pewnie też by jakaś była, tak? Ale na pewno nie byłaby tak silna i żywotna jak obecna. Bardzo dziękujemy.